Dzień dobry. Szanowni Państwo, przybyłem dzisiaj do Skrzydła w Dęblinie, by zapoznać się z naszymi końcowymi pracami nad przygotowaniami do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2023, ale również by jako przełożony odnotować to, co jeszcze mogę zrobić, aby wesprzeć swoich podwładnych w przygotowaniu do tego wspaniałego wydarzenia. Czas rzeczywiście szybko leci. Byłem przekonany, że to już 5 lat nawet minęło od ostatnich pokazów lotniczych w Radomiu. Mamy 3 zasadnicze cele, dla których i powody, dla których wróciliśmy do tej formuły. Po pierwsze, Szanowni Państwo, chcemy oddać hołd naszym wspaniałym poprzednikom z polskiego lotnictwa. W tym roku mija 90 lat od rekordowego przelotu nad Atlantykiem kapitana Stanisława Skarżyńskiego i między innymi zamierzamy wspomnieć to wspaniałe wydarzenie w czasie tych pokazów. To jest jakby jeden pierwszy nasz zasadniczy cel, właśnie od niego te same pokazy rozpoczniemy. Drugi nasz cel to pokazać Państwu, pokazać polskiemu społeczeństwu, gdzie dzisiaj jest polskie lotnictwo i w jakim kierunku zmierzamy. Zobaczycie Państwo wszystko, co najnowocześniejsze w siłach powietrznych Polski, ale również naszych partnerów z NATO. Szczegóły za chwilę przedstawi mój podwładny. Trzeci cel, Szanowni Państwo, jest związany bezpośrednio z obecnością naszego społeczeństwa. Zamierzamy w czasie Air Show zachęcać młodych Polaków do wstąpienia do sił zbrojnych, zachęcać ich do tego, aby założyli mundur żołnierza Wojska Polskiego, w szczególności poszli drogą naszych wspaniałych poprzedników, aby decydowali się na również wstępowanie do Lotniczej Akademii Wojskowej, ale przede wszystkim zamierzamy również pokazać, w jaki sposób wydatkujemy środki i rozwijamy siły zbrojne i w tej formie pokazów podziękować, Szanowni Państwo, za to naszemu społeczeństwu. Szanowni Państwo, głównym organizatorem tegorocznych pokazów jest Agencja Mienia Wojskowego. Jako dowódca generalny i podległe mi struktury odpowiadamy za wypełnienie tych pokazów treścią, czyli za część pokazową lotniczą oraz za część statyczną pokazową. W przedsięwzięcie są zaangażowane wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Zobaczymy tam również w rzucie lądowym nie tylko statki powietrzne, nie tylko wyposażenie sił powietrznych, ale wszystkich rodzajów sił zbrojnych, włącznie z tym, co dzisiaj wchodzi na wyposażenie wojsk lądowych z naszym najcięższym sprzętem, z czołgami na przykład K2 czy M1 Abrams. To, co zobaczycie Państwo, będzie miało jeszcze jeden walor. Szanowni Państwo, w odróżnieniu od defilady, którą zakończyliśmy 15 sierpnia, przy okazji dziękuję wszystkim uczestnikom za zaangażowane, za wyrazy wsparcia dla nas i wyrazy solidarności z Wojskiem Polskim tego dnia okazane. Szanowni Państwo, tym razem będziecie mogli porozmawiać bezpośrednio z załogami statków powietrznych, porozmawiać z naszymi pilotami, nawigatorami, całym personelem sił powietrznych, a w niektórych miejscach wręcz wejść na pokład statków powietrznych. Dlatego serdecznie Państwa zachęcam, to jest ostatni weekend wakacji, to może być świetny pomysł na to, żeby spędzić go wraz z rodziną blisko Wojska Polskiego, podziwiając kunszt polskich pilotów. Serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana pułkownika Waldemara Gołębiowskiego o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Pułkownik Gołębiowski, szef Grupy Organizacji Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show Radom 2023. 26 sierpnia, pierwszy dzień pokazów, sobota. Rozpoczynamy od otwarcia bram już o godzinie 9. O 10 wzniosą się w powietrze pierwsze samoloty historyczne i w tym pierwszy, który wystartuje, to będzie ten nasz słynny RWD-5, na którym pan kapitan Skarżyński przeleciał Atlantyk. Następnie odbędzie się defilada. Defilada będzie składała się z 19 grup, 70 samolotów i od godziny 12:30 będą już pokazy w powietrzu. Pokazy w powietrzu pierwszego dnia zakończą się o 21:00. Cała godzina ostatnia będzie to pokaz nocny. Pierwszy raz na Air Show w Radomiu odbędą się pokazy nocne.
Następnego dnia rozpoczynamy znowu o godzinie 9 rano, o 12 defilada i o godzinie 18 zakończenie pokazów. Jeżeli chodzi o jakieś takie smaczki, mogę powiedzieć, że w powietrzu będzie jakby zmiana warty, czyli samolot MiG-29 przyleci razem z samolotem FA-50 i przekaże swoje dowodzenie w powietrzu nowoczesnej platformie FA-50. Będą również różne niespodzianki, ale nie wszystko i jeszcze mogę powiedzieć. Mamy pewne rzeczy zakontraktowane, jednak dopóki nie zostaną podpisane umowy, nie możemy tego zdradzić. Jeżeli będą Państwo mieli jakieś pytania o szczegóły, jestem do dyspozycji i w zasadzie ogólnie mogę powiedzieć, że to wszystko. Dziękuję bardzo. Poproszę pana generała Ślusarza o kilka słów na temat takiej lotniczej kuchni na Air Show. Dzień dobry, szanowni państwo. Generał brygady Grzegorz Ślusarz, dowódca 4 skrzydła, a zarazem dyrektor pokazów Air Show 2023 Radom. Są to międzynarodowe pokazy. Program mamy zapięty, naprawdę każda minuta wykorzystana w powietrzu. Dla nas lotników będzie to, szanowni państwo, festiwal podniebny. Na co dzień piloci, którzy wykonują misje pokojowe, bojowe w kraju i za granicą naszego państwa, będą pokazywać swój kunszt w powietrzu. Będziecie, drodzy państwo, będziecie mieli okazję przyjść, porozmawiać po takim pokazie z pilotem, jaka to jest jego pasja, co spowodowało, że wstąpił do sił powietrznych. To jest jedyna niepowtarzalna szansa dla uczestników tego pikniku i tego wydarzenia. Jest to ostatni tydzień sierpnia, więc to jest ostatni weekend wakacyjny, także serdecznie zapraszamy. Jest to super okazja spędzić rodzinny czas w Radomiu na lotnisku. Oprócz tych całych atrakcji podniebnych, gdzie jako dyrektor mamy już zaplanowane każdą minutę pokazu, będą niespodzianki, o których nie będę mówił, ale to będzie pewne rzeczy będziemy robić pierwszy raz w życiu tu w Europie, w tej części Europy, a na pewno w Polsce. I jeżeli już jest mało zainteresowanie będzie w powietrzu, to będziemy mieli olbrzymi zestaw sprzętu wojskowego na ziemi. Także dla każdego coś znajdziemy ciekawego. Za chwilę, szanowni państwo, zobaczycie pokaz trening pilotów już wyszkolonych. Pilotów, którzy na co dzień szkolą młodych pilotów podchorążych Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie na samolocie M346, a następnie ci piloci są selekcjonowani, wysyłani na F-16 i w przyszłości F-35. Także będziecie świadkami takiego otwarcia sezonu dla samolotu M346. Samolot M346 i pokaz w Radomiu będzie pierwszy w Polsce. Nigdy do tej pory nie było robione demo solo na M346 przez polskiego pilota, a to będzie zwykły instruktor z linii, który na co dzień ubiera mundur, przychodzi i szkoli młodych uczniów, młodych pilotów, przyszłych fighterów w lotnictwie myśliwskim. Także, szanowni państwo, zapraszam serdecznie. Czekamy na pytania. Jeżeli będą jakieś pytania, chętnie odpowiemy tu z dowódcą i z panem pułkownikiem. Dziękuję bardzo. Czy mają państwo jakieś pytania do panów? Bilety są nadal dostępne, jest już bardzo duża pula sprzedana, ale bilety także będą dostępne w kasach przed pokazami. Odpowiadając na pani pytanie, stan wiedzy na tą chwilę jest taki, że sprzedaliśmy ponad 50 tysięcy biletów, ale wciąż są dostępne. Odsyłam wszystkich państwa na stronę Air Show. Jej adres znajdziecie prosto wpisując Air Show 2023 w wyszukiwarce Google, jako pierwsza powinna się zaprezentować. Klikacie tam i tam znajdujecie wszystkie instrukcje dotyczące zakupu biletów. Pytanie do pana pułkownika, to ile w końcu w sumie będzie grup lotniczych samolotów podczas Air Show i może jakieś najciekawsze maszyny, które będzie można zobaczyć na niebie? Jeżeli chodzi o pokaz dynamiczny, to będzie ponad 100 samolotów w powietrzu. Jeżeli chodzi o pokaz statyczny, będzie 50. W grupie defiladowej będzie 19 grup, w sumie 70 samolotów i śmigłowców. Zarówno polskich, jak i zagranicznych, zarówno wojskowych, jak i cywilnych. Te cywilne to będzie najczęściej z Lotniczej Akademii Wojskowej tutaj z Dęblina.
jakieś najciekawsze maszyny, których nie można zobaczyć na co dzień na polskim niebie? I może jak już pan wspomniał o tych krajach, to może z jakichś krajów, z których będzie można zobaczyć samoloty, tak bym powiedział. Na ziemi będzie stał samolot, który przyleci bezpośrednio ze stanu Illinois z USA. Jest to samolot KC-135, do którego będą mogli wszyscy wejść. Będzie też, chciałem powiedzieć, zaraz obok niego stała makieta samolotu F-35. Jest to makieta, a jednocześnie symulator lotów, który specjalnie do nas przylatuje z Azji. Załatwiony został poprzez firmę, wiadomo, która to buduje, tak? Tak? Jeśli można jeszcze zapytać o te grupy, czy jakieś takie znane grupy ze świata również będą obecne, bo wiemy, no, chociażby ta szwajcarska. Jeżeli chodzi o szczegóły, to jeżeli chodzi o zespoły akrobacyjne, będzie Patrol Swiss. Jest to szwajcarska grupa akrobacyjna na samolotach odrzutowych F-5. Będzie polski zespół akrobacyjny Orlik z Radomia. Są to, tak jak pan generał powiedział, piloci, instruktorzy, którzy na co dzień wykonują loty z podchorążymi. Będzie również grupa akrobacyjna Żelazny. Jest to ta grupa, która niedawno 1 sierpnia malowała znak Polski Walczącej podczas wycia syren 1 sierpnia o godzinie 17. Jeżeli chodzi o solistów mamy naprawdę, naprawdę zacnych, bo licząc od strony wojskowej, to jest 3 pilotów F-16, Zeus grecki, duński samolot F-16 oraz Viper z Belgii. Viper jest o tyle ciekawym pilotem, że ma ponad 5,5 tysiąca godzin nalotu na samolocie F-16 i chyba jest naprawdę jednym z najlepszych pilotów pokazowych. Jeżeli chodzi o pozostałe, będzie Gripen czeski, będzie F-18 z Finlandii, będzie Rafale z Francji, będzie Eurofighter z Wielkiej Brytanii, zawodowiec, samolot ładnie umalowany specjalnie pod pokazy. Z cywilnych solistów będzie pan Marek Hoim, będzie pan Artur Kielak, będzie pan Kowalik i Czepiela, tak jest. Pan Łukasz Czepiela, człowiek, który wylądował w Dubaju ostatnio na wieżowcu i który ma dla nas, może nie on ma dla nas niespodziankę na niedzielę, ale z którym związana jest niespodzianka. Nie mogę jeszcze mówić, bo ja jestem tylko od lotnictwa, a to nie do końca będzie lotnictwo, tak? Będzie pan Felix Baumgartner, człowiek, który, jak wszyscy zainteresowani lotnictwem wiedzą, skoczył z wysokości 39 tysięcy metrów i opadając w locie swobodnym w kierunku ziemi, przekroczył barierę dźwięku, po czym wylądował na spadochronie. Będzie latał na śmigłowcu Bo 105. Ale będzie również Ben Collins, Top Gear, także Stig. Zobaczycie państwo, że nie tylko piloci, ale będą też takie Formuła 1, można powiedzieć. Także ale nie zdradzajmy tej niespodzianki. Będzie się naprawdę dużo działo, nie tylko na niebie, ale i na ziemi. I oprócz tych gwiazd, ja tu się nie zgodzę z moim podwładnym panem generałem, nie ma w Polsce zwykłych pilotów. To są wszystko niezwykli wojownicy, świetni żołnierze, tak ich oceniam jako ich przełożone i myślę, że największą frajdą dla nas, dla społeczeństwa, będzie właśnie spotkanie z tymi ludźmi, którzy na co dzień bronią polskiego nieba. Porozmawianie z nimi, podzielenie się własną opinią, czy też uściśnięcie ich dłoni. Gorąco państwa zachęcam do udziału. Jeszcze jedno takie czysto techniczne pytanie, bo nie wiem, czy w Radomiu są jeszcze wciąż 2 lotniska, czy na jednym lotnisku będzie się to odbywało? Na której płycie? Czysto technicznie to odpowiem tak. Jest cały czas jedno lotnisko, przy czym jest to lotnisko współużytkowane. Zarządzającym lotniskiem jest w tej chwili Porty Lotnicze Warszawa-Radom. Szanowni państwo, ja już państwa zapraszam tutaj na linię lotniska z kamerami, żebyście mogli nagrać sobie trening M346, a później jeszcze dla państwa jesteśmy dostępni. Dziękuję.